budynku wraz z autopoprawkami w składzie przedstawionym tutaj w punkcie 3. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała została podjęta. Daniel. Proszę. Ilu głosem została podjęta uchwała? Nie, pani inspektor, w statucie mówi, że wiceprzewodniczący albo członek zarządu powinien być. Nie, jeszcze raz prosić, nie możemy przeczytać. Tak.